Już po raz 23 zostały wręczone statuetki Buzdygana. Nagrody przyznawane przez Polskę Zbrojną otrzymują osoby nietuzinkowe, które dzięki pasji i zaangażowaniu wpływają na rozwój sił zbrojnych. Każde posiedzenie kapituły jest bardzo emocjonujące i angażuje wszystkie nasze emocje, zarówno członków redakcji, jak i laureatów. Kapituła składa się z laureatów Nagrody Roku Poprzedniego oraz członków redakcji. Na uroczystą galę, która tym razem odbyła się w hotelu Marriott, przybyli przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Sztabu Generalnego, Jednostek Wojskowych, Przemysłu Obronnego, dziennikarze i sympatycy armii. Repliki XVI-wiecznej oznaki godności rotmistrzowskiej z rąk wiceministra Michała Dworczyka, dyrektora Wojskowego Instytutu Wydawniczego Macieja Podczaskiego i redaktor naczelnej Polski Zbrojnej Izabeli Borańskiej-Chmielewskiej odebrali. Generał brygady dr Jarosław Gromadziński, dowódca 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej imienia Zawiszy Czarnego. Otrzymanie nagrody Buzdygana jest to dla mnie największe wyróżnienie, jakiego mogłem się spodziewać, ponieważ jest to nagroda środowiskowa. Jest to nagroda, na którą najciężej zapracować, bo jak każdy wie, najtrudniej zdobyć uznanie ludzi. I to jest najważniejsze w tej nagrodzie. I tym bardziej człowiek jest dumny z tego, że otrzymał tę nagrodę. 23 lata historii tej nagrody, jak przejrzałem w internecie, jakie osoby przede mną otrzymały tę nagrodę, to powiem szczerze, zastanawiam się, czymże zasłużyłem na tak wielkie wyróżnienie. Doktorzy nauk medycznych Krzysztof i Zbigniew Kopocińscy, szefowie pododdziału okulistycznego w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym w Żarach. Plutonowy Piotr Małachowski, wybitny lekkoatleta, żołnierz Wojskowego Zespołu Sportowego we Wrocławiu. Ksiądz-komandor porucznik Radosław Michnowski, kapelan parafii wojskowej pod wezwaniem świętego Józefa w Nowym Glinniku. Sylwia Szymańska, psycholog, psychoterapeuta Kliniki Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego. Natomiast Buzdygana internautów w nagrodę od czytelników portalu polskazbrojna.pl otrzymał starszy sierżant rezerwy Tomasz Sawicki, organizator akcji Paczka dla Bohatera. Po raz pierwszy w historii Buzdyganów nagroda została przyznana pośmiertnie. Otrzymał ją zmarły 5 stycznia generał dywizji Janusz Brochwicz-Lewiński, pseudonim Gryf. Nagrodę odebrała wieloletnia opiekunka generała Agnieszka Bogucka. Buzdygan trafi do sali tradycji jednostki wojskowej komandosów, której Gryf był honorowym żołnierzem. Uroczystość uświetnił pokaz rycerski przygotowany przez Centrum Dawnych Sztuk Walki. W tym roku do redakcji wpłynęło ponad 50 zgłoszeń wraz z uzasadnieniami, więc kapituła miała nie lada orzech do zgryzienia. Te wszystkie osoby, które nie zostały wyłonione, nie są przegranymi, ponieważ są to fantastyczni ludzie. Jest to dla nas, jako dla redakcji, kopalnia wiedzy o osobach, które robią naprawdę fantastyczne rzeczy. Będziemy mieli o czym pisać, będziemy do nich jeździć, będziemy ich odwiedzać, będziemy opisywać ich pracę.